Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest pan poseł Gryglas. Zbigniew Gryglas, witam pana, witam państwa. Właśnie, panie pośle, bo dlatego się tak zawahałem. No jeszcze niedawno poseł Nowoczesnej, a teraz poseł... Niezrzeszony. Jestem od paru dni posłem niezrzeszonym. To rzeczywiście nowa sytuacja. No, muszę powiedzieć tak, że zdecydowałem się na ten dosyć radykalny krok. Nigdy nie myślałem, że będę zmieniał barwy polityczne, ale muszę panu powiedzieć, że chciałbym, żeby nikt mnie już nie karał za to, że prezentuję, że propaguję biało-czerwone barwy. Właśnie, o to chodzi. Ja tutaj widzę, państwo tego w tej chwili może nie widzicie, ale postaram się to pokazać na przebitkach. Plakat z Piłsudskim, bardzo patriotycznie. O tą opaskę poszło, dlatego pan odszedł z Nowoczesnej? To był taki decydujący element, choć nie jedyny. Ja muszę panu powiedzieć, że partia w ostatnim okresie no, trochę inaczej rozkładała akcenty, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie stosunku do historii, do polityki historycznej, do patriotyzmu. Dla mnie to są kwestie niezwykle istotne. Ja często to powtarzam, w nas jest więcej historii niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić i przyszłość musimy budować w oparciu o pamięć historyczną, w oparciu o nasze doświadczenia. A nasze polskie doświadczenia, choćby te z okresu ostatniej wojny, są no, wspaniałe. My nie mieliśmy takich wstydliwych elementów w swojej historii, jak Francuzi, Belgowie czy Norwegowie z Kislingiem. My mieliśmy jasny stosunek do tego zła, które było prezentowane przez niemiecki nacjonalizm, przez faszystów. Aż za nie mówiłem, wie pan. Wiele w życiu słyszałem, a nie słyszałem przynajmniej twarzą w twarz tak fajnej wypowiedzi posła. To będzie, że się panu podlizuje, ale tak nie jest. I na dowód. Ale wie pan, chyba pan widział, w jaki klub pan wchodzi i z kim się pan decyduje wejść, nazwijmy to, we współpracę, gdy pan startował akurat z Nowoczesnej. No ta partia kojarzy się ze wszystkim, tylko nie z patriotyzmem, nie z przywiązaniem do historii, do tradycji narodowych i tak z walką z komuną, no bo przecież ta opaska to nawiązywała do sił, które stawiały opór de facto okupantowi radzieckiemu, tak można powiedzieć. No, kojarzy się ze wszystkim, tylko nie z tymi wartościami, a jednak pan z nimi był. Panie dyrektorze, Nowoczesna była nową siłą, taką siłą, która zapowiadała energię, zapowiadała nowe pomysły, głównie w sferze gospodarczej. Bo ja muszę panu powiedzieć, że w takim castingu, w którym uczestniczyłem, to zresztą bardzo dobrze świadczy o tej partii, że nie byłem człowiekiem poleconym przez kogoś, tylko wszedłem jako kandydat Nowoczesnej na listy. Z takiego castingu rozmawiałem z bardzo wieloma osobami, ale proszę mi wierzyć, w tych rozmowach myśmy gro czasu poświęcali gospodarce. To były główne elementy. No, miałem głębokie przekonanie, że musimy wykonać pewien krok, jeśli chodzi o przemiany gospodarcze. Kolejny krok. Dzisiaj o sile każdego państwa decyduje gospodarka. I w tym zakresie no, mamy już dobre doświadczenia. Trzeba to wzmocnić, trzeba to temu nadać nową jakość. I to w tej chwili jest rzeczywiście kluczowy element. Więc przede wszystkim rozmawialiśmy o gospodarce. Ja byłem głęboko przekonany, że to będzie ta sfera działalności, w której będę się koncentrował w Nowoczesnej. No, niestety te kwestie wartości, i tutaj nie mówimy wyłącznie o przywiązaniu do ojczyzny, o patriotyzmie, ale także wartości w rozumieniu stosunków do światopoglądu, kwestie choćby, podam dwa przykłady, ustawy antyaborcyjnej czy związków partnerskich, no to były sprawy, na które już rzeczywiście nie mogłem wyrazić zgody, nie mogłem dalej firmować tego projektu, który no, mocno skręcił w lewo w tych sprawach, jeśli chodzi o ustawę aborcyjną. Ja przypomnę, że ja konsekwentnie głosowałem przeciwko liberalizacji aborcji. Byłem jednym z dwójki posłów Nowoczesnej, którzy tak właśnie zgodnie ze swoim sumieniem głosowali.
zostali, więc nie ma tutaj mowy o jakimś dramatycznym skręcie, absolutnie nie z mojej strony. Ja mam swoje stałe drogowskazy życiowe i będę się nimi kierował do końca. Czyli trochę tak, że po prostu okazało się, że Nowoczesna jest nie do końca tym, czym miała być, jak pan do niej wstępował. Dokładnie tak, panie redaktorze. To była partia, która nie spełniła wszystkich nadziei, moich nadziei, jeśli chodzi o ten pozytywny program gospodarczy, o taką ewolucję, jednak ewolucję, nie rewolucję, ale inne podejście do kwestii gospodarczych, wspieranie małych i średnich polskich przedsiębiorców, bo to powinniśmy czynić, o tym jestem głęboko przekonany, tak żeby nasze małe i średnie firmy rosły, by stawały się duże, by wychodziły na rynki europejskie. No już dzisiaj, jeżeli widzimy polskie autobusy jeżdżące po miastach europejskich, napawa nas to dumą, jeżeli widzimy lokomotywy PES-y, które wjeżdżają na tory europejskie, to naprawdę cieszy każdego Polaka. Jeżeli w Berlinie możemy zatankować na stacji Orlenu, to również jest taki wyraz nowoczesnego patriotyzmu. To jest wyraz tego, że Polacy chcą być dumni ze swojego kraju, który wiele osiągnął, który miał swoje trudne momenty w historii, ale to przecież myśmy tą wolność sami sobie wywalczyli, a nikt nam jej nie dał. Dzisiaj też no jak nie? No, znam takiego jednego polityka, który sugeruje, że to Niemcy nam dali wolność od ruskich. No, to wszystko dzięki Angeli, przecież tam, co z tego, że wtedy był Schröder, że to dzięki Angeli jesteśmy w Unii Europejskiej, powinniśmy być wdzięczni Niemcom, no bo przecież wszystko dzięki nim i broń Boże nie mówmy o jakichkolwiek reparacjach, bo to zepsuje atmosferę. No. Panie redaktorze, racjonalni Niemcy wiedzą, że kruszenie muru berlińskiego zaczęło się w Gdańsku, a nie gdzie indziej. Wiedzą to także światli Europejczycy, którzy znają historię Europy, więc naprawdę nie zmieniajmy historii. Ona zaczęła się w Gdańsku, ona zaczęła się w Polsce, nigdzie indziej. Gdyby nie Solidarność Polska, nie byłoby dzisiaj Zjednoczonych Niemiec, a nie odwrotnie, więc musimy to często podkreślać, bo rzeczywiście niektórzy mają bardzo krótką pamięć. Rzeczywiście pan nie pasował do Nowoczesnej. Dobra, no to teraz może było powiedziane A, to B. Ostatnie posunięcia partii Nowoczesna, czy tam klubu Nowoczesna, Rada Europy. Wiecznie mi się myli z europejską, to jest głosowanie nad praworządnością między innymi w Polsce. Bardzo ważne głosowanie, które jednak deputowani do tej Rady pokazali jakby, no, że jednak niby ważne, ale nie dla nich. Tam przyszło kilka do kilkunastu procent, 50 parę na kilkaset miejsc głosowało, między innymi z Nowoczesnej. No kurczę, potępiają Polskę, głosują za nawet chyba konsekwencji sankcjami dla Polski. Pan by tak zagłosował? Ja muszę panu powiedzieć, że ja bardzo często to podkreślałem, że wszyscy politycy polscy na zewnątrz, poza granicami kraju, my musimy być jak jedna pięść, musimy prezentować jedno polskie stanowisko, polską rację stanu. Ja proponowałem takie rozwiązanie, byśmy nawet stworzyli swego rodzaju komitet, na wzór troszkę Komitetu Integracji Europejskiej, który powstał tuż przed naszą akcesją do Unii Europejskiej. Wtedy rzeczywiście jednoczył on wiele środowisk i to zjednoczenie we wspólnym celu wejścia do wspólnoty, no bardzo nam pomogło. A myślę, że dzisiaj potrzebujemy też tego typu platformy porozumienia rządzących z opozycją, by na zewnątrz prezentować jedno stanowisko. Podam taki przykład panu. Ja pracuję w Komisji Łączności z Polakami za granicą i myślę, że to jest najlepsza sejmowa komisja. Jeśli nie najlepsza, to jedna z najlepszych. Tam pracujemy rzeczywiście ponad podziałami. Pracujemy dla Polonii, dla tych Polaków, którzy zostali za granicą, bo granice naszego państwa się przesunęły, albo wyjechali tam często nie z własnej winy, z różnych... Byli przesiedleni. Byli przesiedleni, tak. Bydlęcy w wagonach.
No często taka była sytuacja, więc pracujemy w tej komisji naprawdę zgodnie, wszyscy posłowie różnych barw politycznych, i ja bardzo bym sobie życzył, żebyśmy prezentowali takie zgodne stanowisko na zewnątrz, no bo jeżeli tego stanowiska nie będzie wspólnego, to będą nas rozgrywać. Kto na tym straci? Przede wszystkim Rzeczypospolita, a na to nie powinniśmy sobie pozwolić. No i dobrym przykładem tego jest to głosowanie w Radzie Europy. Ja zawsze podkreślałem, że no my naszych spraw nie powinniśmy wyciągać na zewnątrz. Mamy w tym złe doświadczenia. Kiedyś jeździliśmy na skargę do Moskwy, dzisiaj jeździ się na skargę do Brukseli. To jedno i drugie było naganne. Więc no ja zagłosowałbym zgodnie z polskim interesem. Druga bardzo ważna kwestia. Partia, czy klub Nowoczesna jest jednym z dwóch klubów w Polsce, które bardzo mocno optują za przyjmowaniem do Polski tak zwanych uchodźców. Specjalnie podkreślam tak zwanych, bo chociażby pokazują dane, że w tych statkach, które przybywają do Włoch, około 2-2,5, czasem 3% jest tylko Syryjczyków. Zresztą wystarczy spojrzeć na te pontony, no, jak wyglądają Syryjczycy, łatwo sprawdzić, jak wyglądają ludzie w tych pontonach. Na oko widać, że to nie Syryjczycy, mimo wszystko na siłę ci ludzie są nazywani uchodźcami. Są dwa ugrupowania, z czego Platforma Obywatelska, tak jakby ktoś był złośliwy, to by powiedział, że Schetyna idzie w niepoczytalność. Bo raz twierdzi, że jest za, drugi raz twierdzi, że nigdy nie był, a potem twierdzi, że nigdy nie był, że jest przeciw, no i no tak trochę w schizofrenię to idzie, nie? Nie, naprawdę, niektórzy ludzie twierdzą, że facet próbuje się wymigać niepoczytalności. Natomiast Nowoczesna bardzo tak kategorycznie musimy przyjąć, to znaczy nie mówią tak zwane, tylko że musimy przyjąć uchodźców, no i pełen wachlarz nacisków. Od szantażu moralnego, poprzez informacje, że będą problemy prawne, jeszcze sankcje, no musimy. No, mam wrażenie, że ważniejsze od zjedzenia, od tego, żeby było co do garnka włożyć, to, że mamy przyjąć uchodźców. Jak pan do tego podchodzi? Więc panie redaktorze, my Polacy zawsze byliśmy wrażliwi na okrucieństwa wojny, bo przecież ostatnie pokolenia doświadczyły tej wojny. No, żyją jeszcze ludzie, którzy pamiętają te straszne czasy. Więc ja muszę panu powiedzieć, że rozumiem no, to nieszczęście ludzi i tych, którzy dzisiaj uciekają przed bombami, uciekają ze szpitali, które są bombardowane. I tym ludziom powinniśmy pomóc. Powinniśmy pomóc na miejscu, jeżeli to jest konieczne, to także zapewnić im czasowo, bądź nawet dłużej, jeżeli będą tego potrzebowali, możliwość schronienia. Także w naszym kraju. Ja przypomnę, że w historii myśmy przyjęli tysiące Czeczenów, to było kilkadziesiąt tysięcy Czeczenów. Uciekli do Niemiec. Większość z nich wyjechała, tak, w poszukiwaniu. A teraz Angela Merkel ich nam odsyła. W poszukiwaniu lepszego życia. Myśmy przyjęli po wojnie domowej w Grecji, tuż po II wojnie światowej, bardzo wielu uchodźców. Część z nich została w Polsce, duża część, no i dzisiaj są bardzo dobrymi obywatelami Rzeczypospolitej. My mamy swoich wreszcie Tatarów, muzułmanów, którzy są wspaniałymi obywatelami. Był szwadron tatarski, walczył w wojnie obronnej 1939 roku, więc zapisali wspaniałą kartę w historii naszego kraju. No ale chcę powiedzieć tak, powinniśmy to czynić tak rozumnie, z umiarem oczywiście, żeby nie sprowadzić do kraju zagrożenia. Z drugiej strony też muszę panu powiedzieć, że ja ze smutkiem obserwuję to, że jesteśmy pod takim pręgierzem Unii Europejskiej w tym temacie. No, są kraje, często podaję przykład Słowacji, która przyjęła zaledwie kilkunastu uchodźców, no i nikt ich nie stawia pod pręgierzem, nikt nie piętnuje tego kraju za stosunek do uchodźców, więc myślę, że powinniśmy tutaj znaleźć rozwiązanie, które jest bezpieczne dla naszych obywateli, bezpieczne dla naszego kraju, a z drugiej strony takie, które no, nam zapewni, dzięki któremu unikniemy takiego negatywnej oceny we wspólnocie. Wie pan, jest takie powiedzenie, tam w Polsce jest taka gazeta, która niektórzy ludzie ją bardzo uwielbiają, a inni mówią, że jak ta gazeta kogoś hejtuje, to znaczy, że należy mu się szacunek.
Wie pan, jeżeli na przykład pan Macron, któremu poparcie spadło mniej więcej tak jak poziom wody w wannie po wyciągnięciu kurka, mówi, że ktoś robi źle, to ja przynajmniej się zastanawiam, czy ten człowiek nie jest w porządku. Także czy nas lubią, czy nie lubią, to no, pozwolę sobie mieć takie zdanie, że to wizerunek to nie jest najważniejsze, ważne też u kogo. Natomiast czy nie ma pan wrażenia, że uchodźcom to się jest w pierwszym kraju, który jest bezpieczny? Tak to chyba też z prawa międzynarodowego wynika. W związku z tym człowiek, który nawet Syryjczyk, uciekł sobie z tego nawet bombardowanego szpitala i schronił się w Turcji, no to on tam jest uchodźcą. A w momencie, w którym on ryzykuje życie swoje, często swoich dzieci, był przecież bardzo wykorzystany medialnie przykład chłopczyka, który tam leżał sobie główką w dół martwy na plaży, czyli ryzykuje życiem swoim, rodziny, dzieci, po to, żeby mu się lepiej żyło, to nie jest żaden uchodźca, to jest zwykły naciągacz, który chce sobie poprawić status bytowy. Tylko tak myśląc, to za chwilkę będziemy głaskać po głowie włamywaczy, bo taki włamywacz też się włamuje nam do mieszkania po to, żeby sobie poprawić życie, a przecież każdy ma prawo sobie podnieść status życiowy. Tylko pytanie, czy kosztem, tak? Bo w czasie podróży kosztem swojej żony, czy żon, swojego dziecka, a potem no niestety też trochę naszym. Wie pan, są dane statystyczne, że we Francji podobno tylko 1 na 7 milionów tak zwanych uchodźców pracuje. Zresztą nie uchodźców, imigrantów, no bo wiadomo, że tutaj chodzi nie tylko o tą ostatnią falę, ale również wcześniejsze. W związku z tym to się niestety odbija przed cudzym kosztem. We Francji w tej chwili są, ja bym to już powiedział, to jest quasi stan miejscowej wojny domowej. Przecież tam są zamieszki. Oni się, Francuzi, walczą z siłami porządkowymi. To nie walczą tak jak u nas, że ktoś tam sobie pokrzyczy ho, 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 ty niedobry policjancie tutaj, zbyt brutalnie mnie znosisz z ulicy na chodnik, tylko no tam już lecą ostre, no jest przemoc, tak? Przemoc na ulicach. Właśnie przez to, że obniża się standard życia Francuzom, że jest bezrobocie, że im się wydłuża tydzień pracy. Tak w internecie, na memie to się zwykle mówi, dlatego że ktoś będzie musiał pracować, żeby ktoś inny nie musiał pracować. Więc wie pan, to jest trochę tak jak nawet w literaturze fantastycznej. Wszystko ma swoją cenę. Everything comes with a price. I czy to nie jest trochę tak, że no, mamy miękkie serce, ale trochę żądamy, żeby twarde cztery litery miał ktoś inny, bo no nie oszukujmy się, ale polityk zwykle jest osobą dobrze uposażoną. Zwykle mieszka w dobrych dzielnicach. I to nie on potem będzie się borykał z tym, że na ulicach na przykład obniży się poziom bezpieczeństwa. Albo on ma fajną pracę, w związku z tym to, że on będzie sobie pracował nawet do 80, to się będzie cieszył. Natomiast człowiek nie chce pracować dłużej, mieć jeszcze większy składek. No, dlaczego my mamy za to ponosić konsekwencje? Ma pan rację, że dzisiaj to jest tak, że rzeczywiście kraje, które przyjęły bardzo wielką diasporę, no zwłaszcza muzułmańską, północna Afryka, myślę o Francji, o Wielkiej Brytanii, o także Włoszech, później Niemczech również, te kraje zrobiły to z takiej zimnej kalkulacji, po prostu potrzebowały nowej siły roboczej do rozwijającego się przemysłu, ale nie przypuszczały, że wraz z tymi uchodźcami, z imigrantami będą wiązały się też problemy, trudności. Dzisiaj chcą się rzeczywiście podzielić z nami tymi problemami, ale nie chcą się podzielić korzyściami. Unia Europejska po prostu nie radzi sobie z tym problemem, nie ma rozwiązania. No, myślę, że może się trochę uczyć od nas, od Polaków, bo myśmy, ten przykład Tatarów oczywiście bardzo odległy czasowo, oni przybyli wiele wieków temu, ale myśmy potrafili zadbać o to, żeby się zintegrowali, żeby się tutaj dobrze czuli. Rzeczpospolita zawsze była dobrą matką, nie tylko dla swoich obywateli, ale później także innych narodowości, które tu przybywały i także rozwijały nasz kraj. Więc myślę, że to jest istotny kierunek. Unia Europejska powinna wypracować sobie
no, określony program, określony status. To nie powinno być tak, że ludzi powinno dzielić się na kwoty i je przydzielać poszczególnym krajom, bo to takie rozwiązanie, które nieludzkie, tak, o ludziach nie można mówić w kategorii cyfr, kwot, a raczej bardzo osobiście. I relokacja, zupełnie jakbyśmy mieli relokować jakieś zasoby w korporacji. Dokładnie tak. Tak, jeszcze może warto skorzystam z faktu, że Pan zna dobrze historię Polski, bo nam się często przypomina, że jesteśmy zobowiązani przyjmować uchodźców, ponieważ nas przyjęto jako uchodźców. No to tak zapytam trochę retorycznie, jak Wielka Brytania traktowała uchodźców z Polski w czasie II wojny światowej, którzy przecież walczyli między innymi za Wielką Brytanię, na przykład w bitwie o Anglię. Czy tam było tak, że mieszkanie dla każdego, 1000 funtów dla każdego, czy jak to było? No muszę powiedzieć Panu, że to trochę gorzki fragment naszych relacji, bo jak Pan wie, chociaż Polacy zasłużyli się bardzo w obronie Wielkiej Brytanii, nasze dywizjony były tymi awangardowymi, tymi, które miały najwięcej sukcesów w walce z Niemcami, dokładnie tak. To później niestety w defiladzie zwycięstwa nas zabrakło i to takie gorzkie było bardzo. Co więcej, no niestety Wielka Brytania nie reprezentowała właściwie naszych interesów w czasie rozmów pokojowych, w czasie rozmów dotyczących naszych granic. No i my zostaliśmy po tej niewłaściwej stronie żelaznej kurtyny. Mimo że należeliśmy do koalicji państw zwycięskich, to tak naprawdę w sensie politycznym myśmy tą wojnę przegrali, bo po prostu nas zostawiono pod kontrolą rosyjską, pod wpływami rosyjskimi na prawie 50 lat. To bardzo, bardzo przykre i z tego też trzeba wyciągnąć wnioski. Oczywiście, no, nie chcę mówić, że były tylko ciemne strony tej współpracy. No, mieliśmy wsparcie, dzisiaj mamy to wsparcie. Trzeba wyciągnąć wnioski z historii, ale my też iść do przodu. Dzisiaj z rządem brytyjskim, no, który, z Wielką Brytanią, która znajdzie się za chwilę poza strukturami europejskimi, ale mamy dobre relacje i trzeba je utrzymywać, bo jest to w naszym interesie. Właśnie, panie pośle. Przeszłość przeszłością, było, minęło. Co teraz Pan zamierza? Szanowni Państwo, ja nie podjąłem jeszcze decyzji, ale muszę Państwu powiedzieć tak, że moje życiowe drogowskazy, wartości, którymi się kieruję, rodzina, ojczyzna, Bóg, bo jestem człowiekiem wierzącym, pozostaną niezmienne. I ta decyzja, no, będzie ściśle związana z tymi wartościami, które są dla mnie bliskie, które są dla mnie istotne, które są dla mnie ważne, które, raz jeszcze powtórzę, są tymi moimi życiowymi drogowskazami. Więc ja myślę, że ten wybór, który prawdopodobnie ogłoszę w przyszłym tygodniu podczas posiedzenia Sejmu, nie powinien być dla Państwa zaskoczeniem. Okej. Okay. A pomijając takie polityczne kwestie, ja rozumiem, że tutaj chodzi o to, gdzie Pan ewentualnie dołączy, ale projekty, które są dla Pana ważne. Panie redaktorze, ja pracuję bardzo intensywnie w dwóch sejmowych komisjach. To jest Komisja Energii i Skarbu Państwa. Na tych kwestiach się znam. Pracowałem kilkanaście lat w Ministerstwie Skarbu Państwa, ostatnio jako dyrektor departamentu. Zajmowałem się tak wielkimi projektami, jak powstanie PKN Orlen, jak pierwsza oferta publiczna tej naszej dużej spółki. Zajmowałem się także sektorem elektroenergetycznym, więc stąd obecność w tej komisji. Drugi obszar, o którym już wspominałem w naszej rozmowie, to sprawa Komisji do Spraw Łączności z Polakami za Granicą. I muszę Panu powiedzieć, że tutaj realizuje się bardzo, bardzo mocno. Jestem bardzo często w tej tak zwanej bliskiej zagranicy, czyli na Ukrainie, w krajach bałtyckich. W tym tygodniu wyjeżdżamy do Czech, by poznać problemy polskiej Polonii na miejscu, by sprawdzić, jak sobie radzą, w czym można by było ich wesprzeć, tak żeby te ślady polskości tam były obecne, żebyśmy umacniali tą naszą społeczność na miejscu. Ja muszę Panu powiedzieć, że osobiście jestem zaangażowany w taki projekt, który jest mi bardzo, bardzo bliski. Po powrocie z Ukrainy
to było 2 miesiące po powrocie, po pierwszej wizycie na Ukrainie jako parlamentarzysta, postanowiłem nagrodzić wysiłek dzieci, sióstr zakonnych, które pracują na miejscu, które prowadzą szkoły sobotnio-niedzielne, szkoły języka polskiego, uczą dzieci historii. Postanowiłem nagrodzić ich wysiłek i zaprosić dzieci do Polski. W efekcie w ciągu 2 miesięcy zorganizowaliśmy pobyt 40 dzieci z ukraińskiej Żółkwi, wspaniałego miasteczka, w którym pełno jest śladów polskości. Jest Pałac Żółkiewski, bardzo podobny do naszego w Wilanowie, nieco mniejszy, ale równie piękny. On wymaga dzisiaj renowacji, ale to piękne miejsce. Jest kilka polskich kościołów, które ciągle funkcjonują. No i są te perełki w tym renesansowym mieście, tak często mówią, są te dzieciaki, które dbają o polskie cmentarze, które uczą się historii i uczą się języka polskiego. Jak przyjechały tutaj, pokazaliśmy im Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik. Było też trochę zabawy, więc myślę, że to była wielka nagroda dla tych dzieciaków. W tym roku zaprosiłem już 100 dzieci, z tym razem z Lwowa, z 3 polskich szkół. Dzieci były nie tylko w Warszawie, ale także w Poznaniu i Łodzi. Program był równie bogaty, równie interesujący. Wszystko kończyło się konkursem wiedzy o Polsce, z cennymi bardzo nagrodami. Dzieci wykazały się naprawdę wielką wiedzą. Myślę, że to będzie kolejny taki asumpt do tego, by dbać o polskość, by rozwijać tą polskość w sobie. Taką cechą charakterystyczną tej akcji jest, że dzieci mieszkają w polskich rodzinach. Nawiązują się przyjaźnie, bardzo dobre relacje, więc myślę, że robimy bardzo dużo dobrego w kierunku umacniania tych więzi polsko-ukraińskich, a wiemy, że te relacje polsko-ukraińskie, polsko-litewskie są dla nas bardzo, bardzo ważne. Ciągle w tej geopolityce warto mieć blisko siebie przyjaciół, a nie wrogów. Tak, to ma Pan rację, że nas historycznie zgubiło takie podejście, że przyjaciół mieliśmy daleko, a wrogów za granicą. Niestety tak. Musimy tych przyjaciół mieć także bliżej, żeby móc w ciężkich chwilach, jeżeli takie by się nam zdarzyły, szukać pomocnej dłoni, pomocnej ręki. Oby się nie zdarzyło, ale nawet w pokoju, prawda? Lepiej mieć przyjaciół niż wrogów. Właśnie. Oczywiście tak. No bo jak mówimy, znaczy oczywiście Pan mówił o polskich dzieciach, to są Polacy, polskie dzieci z polskich rodzin, które tam mieszkają. Panie doktorze, bardzo często tak, ale nie tylko. Muszę Panu powiedzieć, że to jest pozytywne niezwykle, że wśród tych dzieci były też dzieci ukraińskie, które zechciały się uczyć polskiego, języka polskiego i polskiej historii. Dzisiaj Polska jest dla nich atrakcyjnym krajem i to bardzo dobrze. I ten element trzeba wykorzystać na rzecz promocji Polski. No one jak wrócą do siebie, one będą ambasadorami Polski na miejscu. Wierzę, że część z nich będzie pełniła istotne funkcje w ukraińskiej administracji. No i będzie, myślę, dobrze wspominała nasz kraj i będzie dobrze mówiła o Warszawie, o Polsce, o Polakach. Oby. Wie Pan, ja to parę razy zostałem już bardzo mocno skrytykowany, bo publicznie twierdzę, że mam pozytywny stosunek do Ukrainy i Ukraińców. Oczywiście UPA, Bandera, straszliwe rzeczy. To, że Ukraińcy coraz częściej traktują ich jako bohaterów, to jest straszliwe. Niemniej jednak Ukraińcy w Polsce, co do zasady, zachowują się bardzo w porządku, pracują. Ciężko pracują, tak. I też bardzo często podejmują pracę w zawodach, których Polacy nie chcieliby. I śmiem twierdzić, że nawet całe gałęzie gospodarki dzięki Ukraińcom u nas się kręcą. Taka jest prawda. Komuś się może nie podobać. Staram się mówić prawdę, nawet jak za to dostaję w twarz. Natomiast nie mogę też nie zauważyć, jako obywatel, że moim zdaniem, to jest moje prywatne zdanie, polski rząd kompletnie sobie nie radzi w stosunkach dyplomatycznych z Ukrainą na kanwie historycznej. Że niestety, ale tam potrafią być marsze z flagami Bandery, a my nie umiemy nic z tym zrobić. Czy ma Pan może jakiś pomysł,
Nie wiem, czy może my powinniśmy dlatego wykorzystać fakt, że mamy w Polsce 1 000 000 Ukraińców, może powinniśmy ich trochę uczyć naszej wersji historii, żeby oni trochę zrozumieli, że z naszego punktu widzenia Bandera to był człowiekiem, który mordował dzieci w łonach matki, a nie bohaterem. Panie doktorze, dobrze pan powiedział, nasza wersja historii, czy ich wersja historii. Właśnie od tego musimy odejść. Historia, prawda historyczna jest jedna. I myślę, że i po jednej, i po drugiej stronie brakuje troszkę tego dążenia do wyjaśniania historii, do przekazu takiego jednolitego, prawdziwego. Po każdej stronie są jakieś złe elementy, o nich trzeba wspominać, ale no, tą przyszłość musimy budować na prawdzie. Ja myślę, że u naszych przyjaciół z Ukrainy no, następuje taka ewolucja. Oni już dostrzegają, że no, nie wszystko w tej historii własnej było takie dobre i klarowne. No oni mają pewien problem ze swoją historią. Muszą poszukiwać swojej tożsamości i no nie mają tak prosto jak my. My mieliśmy swoje dwudziestolecie międzywojenne, które dzisiaj często gloryfikujemy. Ono nie było tak cudowne, jak nam się wydaje, ale to jest taka baza dla nas dzisiaj do działania. No, przykład, jak szukamy jakichś rozwiązań gospodarczych, bardzo często nawiązujemy do idei budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego czy portu w Gdyni. To takie wielkie przedsięwzięcia flagowe II Rzeczypospolitej, które się udały, które były znakomite. My z tego czerpiemy. No, mamy swoją ideę niepodległościową, która nie budzi wątpliwości. Ukraińcy mają z tym problem i rzeczywiście no, powinniśmy się starać im w tym pomóc, ale też pokazywać to, co było złe w naszych relacjach. No, mimo wszystko sądzę, że dobrze się stało, że polski parlament przyjął uchwałę dotyczącą Wołynia. Nazwaliśmy tą tragedię, tą masakrę, to ludobójstwo właściwymi słowami, bo to był trudny moment w naszej wspólnej historii. Ale my musimy wspólnie się nad tym pochylić, przyznać, że to było złe i zrobić wszystko, żeby tego uniknąć w przyszłości. Tak, ma pan rację. Panie pośle, bardzo serdecznie panu dziękuję i szczerze życzę powodzenia. Dziękuję. Było bardzo miło. Dziękuję za te życzenia. Pozdrawiam bardzo serdecznie. W opisie macie fanpage pana posła, gdybyście chcieli na przykład bezpośrednio zadać pytanie. Dziękuję pięknie państwu. Do zobaczenia.